Wyobraź sobie, że przeglądasz swoją ulubioną platformę zakupową i trafiasz na dziwne opinie o produktach, w których autor sugeruje, że świetnie sprawdzają one się do czynności, ujmijmy to w taki eufemistyczny sposób, zabronionych prawnie. Pewnie pomyślałbyś sobie, że to jest jakiś żartowniś albo osoba niespełna rozumu, bo przecież żaden przestępca nie afiszowałby się w taki sposób ze swoimi skłonnościami. Trzeba by na pewno. Jeżeli jesteście ciekawi historii o przestępcy, który najpewniej pozostawił około 140 opinii o narzędziach i produktach, jakich używał do swojej zbrodni i któremu media nadały pseudonim Amazon Review Killer, czyli morderca recenzent z Amazona i która jest przerażająca nie tylko ze względu na rozmiar tych przestępstw, ale też na masę urzędniczych absurdów, błędów i zaniechań, które jej towarzyszą, zapraszam do oglądania. Na początku września 2016 roku Joan Shiflett z Greenville w południowej Karolinie postanowiła zgłosić na policję zaginięcie swojego syna, 31-letniego Charlesa Carvera. Kobieta była zaniepokojona tym, że od kilku dni nie ma z nim kontaktu. Z początku nie martwiła się tym, że Charlie nie odzwania ani nie odpowiada na SMS-y, ze względu na to, że miał 12-godzinne zmiany w pracy, które potem odsypiał i taka cisza w eterze nie była czymś niezwykłym. Z tym, że nigdy nie trwała aż tak długo. W tym samym czasie przyjaciele dziewczyny Carvera, 29-letniej Kylie Brown, także postanowili zgłosić jej zaginięcie z tego samego powodu. Policja postanowiła przyjrzeć się sprawie. Wyglądało to dość dziwnie, bo na profilach facebookowych pary pojawiały się wiadomości, w sumie było ich około 50, z których wynikało, że wzięli oni ślub, kupili dom, przeprowadzili się i wiodą szczęśliwe życie. Byli dorośli i mieli do tego pełne prawo, ale przecież mieli też świetny kontakt z rodziną, ze znajomymi i nie było racjonalnego powodu, dla którego uciekliby tak bez słowa. Wszyscy byli przekonani, że coś jest nie tak, że na pewno opowiedzieliby o swoich zamiarach, planach, zorganizowaliby uroczystość weselną itd. A już na pewno nie zostawiliby w domu wszystkich swoich rzeczy, lekarstw, które na bieżąco zażywali, a na 100% nie zostawiliby swojego psa bez żadnej opieki, bez jedzenia, bez picia. Śledczy próbowali nawiązać z nimi kontakt, bez skutku. Sprawdzono też ich telefony i okazało się, że telefon Kylie ostatni raz zarejestrował się całkiem niedaleko, na terenie niezamieszkanym, odludnym, zarośniętym i zalesionym, ale ustalenie szczegółowej lokalizacji tego telefonu nie było możliwe. Jako że ten telefon przez długi czas wydawał się być w jednym miejscu, podejrzewano, że Kyla nie żyje, a telefon leży po prostu przy jej zwłokach. Obszar był dość rozległy, dlatego postanowiono przeszukać go wstępnie z pokładu helikoptera. Szukano przede wszystkim białego samochodu Charlie'ego, który także zaginął razem z nimi. Niestety z powietrza nic nie znaleziono. Pierwszy trop pojawił się dopiero po przejrzeniu prywatnych wiadomości na Facebooku, które Kyla wymieniała przed swoim zaginięciem z niejakim Toddem Colepem, majętnym przedsiębiorcą, który zatrudnił ją i Charlie'ego do prac porządkowych na swojej ziemi. Gdy wyszło na jaw, że to zlecenie mieli wykonywać 31 sierpnia, czyli w chwili, gdy urwał się z nimi kontakt, a owa posiadłość to dość rozległy teren, który znajduje się w obszarze, z którego po raz ostatni łączył się z nadajnikiem telefon Kylie, dane zazębiły się i można było otrzymać nakaz przeszukania. I tak po 2 miesiącach od zaginięcia pary, dokładnie 3 listopada 2016 roku, policja weszła na teren Colepa. Było to 160 akrów ziemi, solidnie ogrodzonych i szczelnie zamkniętych. W okolicy znaleziono też samochód należący do pary. Został on przemalowany na brązowo i ukryty w drzewach, przez co nie był widoczny z powietrza. Kolejnym podejrzanym elementem był transportowy kontener, którego drzwi zamknięto łańcuchem. Ze środka dochodziło głuche stukanie. Po przecięciu kłódki okazało się, że to Kyla Brown, na szczęście żywa i cała, próbowała zwrócić na siebie uwagę ciężarem swojego ciała, obijając się o ścianę kontenera. Było jej ciężko, bo była skrępowana łańcuchami, które miała na nodze i na szyi. Do spania miała 2 psie legowiska, do jedzenia krakersy i masło orzechowe, a w ramach rozrywki mogła oglądać filmy na odtwarzaczu DVD. Opowiedziała śledczym mrożącą krew w żyłach historię. Otóż 31 sierpnia przyjechała z Charlie'em do Colepa, by poprzecinać zarośla. Pracowała dla niego już wcześniej, znała go i ufała mu, do tego była przecież ze swoim chłopakiem, więc co mogło pójść nie tak? Niestety myliła się.
Todd natychmiast po ich przyjeździe strzelił 3 razy do Carvera, a Kyle zaciągnął do kontenera, w którym trzymał narzędzia i skuł ją kajdankami. Ostatni raz widziała swojego chłopaka zawiniętego w niebieską plandekę, rzuconego niedbale na łyżkę koparki. To był dla Kylie koniec normalnego życia i początek wielotygodniowych tortur. Coleb traktował ją jak seksualną niewolnicę, groził jej i ją straszył. Pewnego dnia oprowadził ją po swojej ziemi, pokazał 3 groby i powiedział, że gdy spróbuje uciec, jej ciało zakopie w czwartym. Chełpił się przed nią, że jest seryjnym mordercą. Zabił prawie 100 osób, ale na tym nie zamierza poprzestać, bo marzy o tym, by liczba jego ofiar składała się z 3 cyfr. Jak to możliwe, że ten lubiany, szanowany, odnoszący sukcesy, zatrudniający kilka osób, robiący kurs pilotażu biznesmen w branży handlu nieruchomościami okazał się mordercą i porywaczem? Otóż wystarczyło wniknąć niezbyt głęboko za tę fasadę. Todd Coleb może i odnosił sukcesy w swojej branży, był lubiany i szanowany przez klientów, ale notorycznie dopuszczał się nadużyć wobec kobiet. Kobiety, które zatrudniał, nie wytrzymywały z nim długo. Ostatnia zwolniła się po 3 tygodniach, mając dosyć ciągłych podtekstów seksualnych, wykładów na temat broni czy zbliżającej się apokalipsy, bo Todd był przekonany, że cywilizacja wkrótce upadnie i inwestował sporo pieniędzy w bunkier, zapasy żywności i broń, aby tych zapasów bronić. Ale to nie wszystko. Todd miał swoją ulubioną knajpkę o nazwie Waffle i gdy tam wchodził, z zaplecza wychodził kucharz i przyjmował od niego zamówienie, bo żadna kelnerka nie chciała go obsługiwać ze względu na jego, mówiąc wprost, obleśne i obraźliwe zachowanie. To jeszcze nie koniec, bo odkryto, że ktoś w latach 2014-2016, czyli w momencie, gdy kupił on ten swój kawałek ziemi, zostawiał na platformie zakupowej Amazon bardzo niepokojące opinie na temat produktów takich jak noże, szpadle, paralizatory, kłódki, kamizelki taktyczne, podręczniki pierwszej pomocy, akcesoria do broni, zestawy ratownictwa medycznego, akcesoria dla psów i tym podobne. Konto nazwane było po prostu Me, czyli ja, i połączone było z danymi wskazującymi właśnie na Todda Coleba. W sumie było to 140 recenzji produktów, które obecnie zostały przez platformę usunięte i brzmiały one mniej więcej tak. Jeszcze nikogo nie zadźgałem, jeszcze, ale wciąż o tym marzę i gdy to zrobię, to tylko narzędziem tak wysokiej jakości jak to. To była akurat opinia na temat kieszonkowego noża. Trzymaj w samochodzie na wypadek, gdybyś musiał ukryć zwłoki i zostawiłeś pełnowymiarową łopatę w domu. Niestety nie ma dołączonego do niej karła, co byłoby bardzo fajne. To jest akurat opinia na temat tzw. saperki, czyli takiej pomniejszonej łopaty. A teraz recenzja piły łańcuchowej. Zmuszenie sąsiada, by się nie ruszał, gdy ścigasz go z piłą, jest dosyć trudne. Chyba że masz piłę łatwą w użyciu, dokładnie taką jak ta. Odnośnie paralizatora, poważnie próbuję znaleźć powód, żeby zganić jednego z moich agentów za lenistwo. To będzie nowe narzędzie motywacyjne dla biura. I na koniec recenzja kłódki. Solidny zamek, mam 5 na swoim okrętowym kontenerze. Póki co są świetne, ale pozbędę się ich, gdy będą już zużyte. To ostatnie akurat odnosi się do tekstu piosenki, ponieważ Coleb był także miłośnikiem muzyki i w wiadomościach na Facebooku, które zamieszczał na kontach Carvera i Kaylee Brown, również zawierały jakieś takie zawoalowane odniesienia do tekstów piosenek. Policja uznała to za drugorzędny trop w sprawie, ale media podchwyciły ten szczegół, nadając Colebowi przydomek Amazon Review Killer, czyli morderca, recenzent z Amazona. Wracając do szczęśliwie odnalezionej Kylie Brown, oczywiście w pierwszej kolejności przeszukano groby, które miał pokazać jej Coleb. Okazało się, że oprócz Charlie'ego pochowano w nich jeszcze 2 ciała. Należały one do pary zaginionej rok wcześniej, dokładnie 22 grudnia 2015 roku. Byli to 26-letnia Megan Lee McCrow Coxey i jej mąż, 29-letni Johnny Joe Coxey. Oboje nie radzili sobie za dobrze w życiu, mieli problemy z narkotykami, co i rusz lądowali w areszcie. W 2009 roku zostali na przykład zatrzymani za jazdę pod wpływem narkotyków, podczas gdy przewozili na tylnym siedzeniu dzieci. Ich przestępstwa oscylowały właśnie wokół narkotyków, alkoholu, narażania dzieci na niebezpieczeństwo oraz wokół oszustw. Niestety po przebadaniu ich dzieci w organizmie jednego z nich znaleziono nawet heroinę. Megan próbowała wyjść na prostą. Przez jakiś czas pracowała jako kelnerka w tej ulubionej restauracji Todda, dokładnie tej, w której obrażał kelnerki. Tam się właśnie poznali i Todd zapewne chciał wykorzystać jej trudną sytuację.
W grudniu 2015 roku zaproponował jej pracę. Miała ona polegać na posprzątaniu tego terenu, tej ziemi, którą posiadał. Megan bardzo potrzebowała zatrudnienia. Po ostatnich wyskokach opiekę nad dziećmi przejęła jej matka i chciała jej udowodnić, że ona i Johnny wzięli się za siebie. Caleb umówił się z parą na drodze prowadzącej do jego posiadłości. Stamtąd miał ich odebrać i zawieźć na miejsce. Gdy wysiedli z samochodu, zastrzelił Johnny'ego, a Megan uwięził w kontenerze po to, by ją wykorzystywać. Gdy po 3 tygodniach spróbowała uciec, wzniecając w kontenerze pożar, zastrzelił ją. Po zatrzymaniu przez policję Caleb zażądał widzenia z matką. Miał być bardzo miły, sympatyczny i chętny do współpracy ze śledczymi. Dowodów było dość, by skazać go na karę śmierci, ale zawarł z władzami układ. W zamian za zachowanie życia wyjawił kolejne swoje zbrodnie. Przyznał, że 6 listopada 2003 roku zabił 4 osoby w sklepie z motocyklami. Byli to właściciel, 30-letni Scott Ponder, jego 52-letnia matka Beverly, kierownik sklepu i przyjaciel Scotta, 29-letni Brian Lucas oraz mechanik, najmłodszy z nich, bo 26-letni Chris Sherbert. Sprawa ta, nazwana Superbike Murders, pozostawała nierozwiązana przez prawie 13 lat i muszę tutaj co nieco o niej opowiedzieć. Otóż sklep Superbike Motors mieścił się niedaleko miejsca zamieszkania Caleba w miasteczku Chesney, liczącym wtedy około 850 mieszkańców. Prowadzony przez młodych zapaleńców sportów motocyklowych sklep i warsztat okazał się sukcesem i w pierwszym roku działania osiągnął milionowe obroty. Miała na to wpływ ekipa pasjonatów i fachowców w swojej dziedzinie oraz to, że wykorzystali nowość jak na tamte czasy, czyli internet, i jako jedni z pierwszych zaczęli sprzedawać motocykle przez internet. 6 listopada, tak jak zazwyczaj, w sklepie znajdował się właściciel Scott, jego mama, która zajmowała się księgowością i po prostu lubiła spędzać czas z synem, przyjaciel Scotta i kierownik Brian oraz ich mechanik Chris. Właśnie rozmawiali przez telefon ze swoim przyjacielem, który zapowiedział, że za moment do nich podjedzie. I po dosłownie kilkunastu minutach ten przyjaciel wszedł do sklepu i zobaczył Scotta i Briana leżących na ziemi w kałużach krwi. Ten widok wydał mu się tak absurdalny, że pierwsze, co pomyślał, to to, że po prostu są to jakieś żarty. Zaczął do nich mówić coś w stylu: no dobra chłopaki, bardzo śmieszne, no przestraszyłem się, a teraz już wstańcie, okej? Ale oni dalej leżeli na ziemi, więc coraz bardziej zaniepokojony zaczął ich szturchać, a nawet delikatnie kopać. Wtedy dotarło do niego, że to nie jest żaden chory dowcip. Natychmiast wezwał policję, która odkryła jeszcze 2 ciała. Matki Scotta oraz mechanika. Wszyscy zginęli nagle, wykonując swoje czynności, co wskazywało na swego rodzaju egzekucję. Rozpoczęło się śledztwo i nikt nie miał pojęcia, kto może być sprawcą i jakie mogą być motywy tej zbrodni. Pojawiło się kilka hipotez. Podejrzewano, że może ktoś zazdrosny o sukces firmy próbował w ten sposób odreagować swoje emocje, albo że chodziło o rabunek. W dzień masakry widziano podejrzaną parę pod wpływem narkotyków, która zbierała pieniądze zapewne na kolejne działki i może to właśnie oni dokonali napadu. Ale przecież nic ze sklepu nie zginęło. Pieniądze były w kasie, a ofiary nie zostały okradzione. Może więc to jakieś porachunki mafijne. Podobno Scott Ponder miał do czynienia z narkotykami. Nawet miał zeznawać w sądzie w sprawie o narkotyki i ktoś po prostu chciał go uciszyć. Ale to są zupełnie niepotwierdzone informacje. Sprawa utknęła w martwym punkcie, a uwaga śledczych skupiła się na żonie Scotta, Melisie, która była w tym czasie w ciąży. Gdy już urodziła, to podczas jednej z wizyt na komendzie policjanci ukradkiem z wyrzuconej do śmieci zużytej pieluchy pobrali DNA dziecka i po porównaniu próbek zebranych na miejscu zbrodni ustalono, że jej mąż nie był ojcem tego dziecka. Mało tego, próbki wskazały, że jest nim jego przyjaciel, Brian Lucas. Zaczęto podejrzewać, że miał tu miejsce jakiś miłosny trójkąt, a Melissa jako oś tych wydarzeń wydała się najbardziej podejrzana. Kobieta zaprzeczyła i twierdziła, że nic nie łączyło jej nigdy z Brianem i nie ma takiej możliwości, żeby ktoś inny niż Scott był ojcem. Ale policja była nieugięta, dowody to dowody i chociaż nie mogli znaleźć nic, co łączyłoby Melissę bezpośrednio z morderstwem, osaczali kobietę, licząc, że w końcu się złamie i wyjawi prawdę. Tymczasem kolejne badanie próbek DNA z miejsca zbrodni ujawniły kolejny szokujący fakt. Otóż matka Scotta, Beverly, również nie była jego biologiczną matką. To już wskazywało na jakieś głębsze problemy tej rodziny. Czy to mogło jakoś wiązać się z morderstwem? I wreszcie, po 18 miesiącach, policja rozwiązała tę zagadkę. Okazało się,
Uwaga, uwaga, że ci geniusze pomylili próbki i materiał pobrany od Scotta podpisali imieniem Brandona i na odwrót. Tłumaczenie? Bo ciała leżały bardzo blisko siebie. No i cóż, no oj tam, przecież takie pomyłki się zdarzają. Rozumiecie to? Co ta biedna kobieta musiała przechodzić przez ten czas? Najpierw była w ciąży, potem była mamą niemowlęcia. Jej mąż i teściowa zginęli w dramatycznych okolicznościach, a podejrzenia padły na nią. Przypominam, że to się działo w bardzo małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają i gdzie wszyscy zapewne podejrzewali ją o niewierność i opracowanie demonicznego planu. Naprawdę nie wiem, jak ona sobie z tym poradziła i mam nadzieję, że winni tej całej sytuacji zostali ukarani, a ona dostała solidne odszkodowanie za to wszystko, co przeżyła, bo naprawdę jedną osobę takie okoliczności mogłyby po prostu złamać. Kiedy teoria zdrady została wykluczona, policjantom pozostało skupić się na klientach sklepu. Świadkowie opisali, że przed strzelaniną w sklepie widzieli charakterystycznego człowieka. Podali jego rysopis oraz wskazówkę, że najpewniej nie jeździł on na motocyklu. Był ubrany w zwyczajny płaszcz, podczas gdy z reguły w Superbike Motor skręcili się ludzie w charakterystycznych kombinezonach do jazdy na motorach. Policja miała więc rysopis oraz listę 400 klientów sklepu, na której był nikt inny jak Todd Kolleb. Jednak nikt do niego nie dotarł, po prostu nie sprawdzono wszystkich nazwisk z tej listy. A jakby tego było mało, to sam Koleb zgłosił się na policję poniekąd w związku z tą właśnie sprawą, a mianowicie zgłosił on kradzież motocykla, który, jak się okazało, był przyczyną tej zbrodni. Koleb kupił w Superbikes motocykl i chciał go zwrócić, na co Chris i Brian się nie zgodzili. W związku z tym odreagował swoją wściekłość, zabijając całą obsługę. Po prawie 13 latach okazało się, że przyczyną tragedii był po prostu przypadek. Czworo ludzi straciło życie, bo w nieodpowiednich okolicznościach stanął na ich drodze ktoś całkowicie nieobliczalny. Dla Todda Kolepa przemoc była sposobem działania. Posługiwał się nią zarówno impulsywnie, jak i w sposób zaplanowany. Jak to się stało? Czy coś w jego przeszłości wskazywało na te skłonności? Prawda nie była zaskakująca. Todd w dzieciństwie był ofiarą przemocy i zaniedbań. Jego matka, Regina, protokolantka sądowa, zaszła w nieplanowaną ciążę z byłym wojskowym Williamem Sampselem. Para po 2 miesiącach rozeszła się. Regina tuż po urodzeniu Todda w marcu 1971 roku zamieszkała u swoich rodziców, a potem przeprowadzała się kilka razy w poszukiwaniu pracy, by wreszcie zamieszkać w Spartanburgu, gdzie wyszła za mąż za Karla Kolepa, który adoptował jej syna. Już w przedszkolu mały Todd był agresywny w stosunku do innych dzieci. Niszczył ich rzeczy, a także mienie placówki. Ojczym i jego ojciec, taki przyszywany dziadek Todda, próbowali dyscyplinować chłopca, bijąc go różnymi narzędziami, wśród których był elektryczny poganiacz dla bydła. To jest taka pałka z paralizatorem na końcu. Todd nienawidził Karla i bardzo chciał zamieszkać ze swoim prawdziwym ojcem, ale jego matka nie chciała się na to zgodzić. Todd tymczasem rozwijał coraz bardziej niepokojące skłonności. Na przykład zabił wybielaczem swoją rybkę, bo mu się znudziła i chciał inne zwierzątko. Zestrzelił psa z pistoletu na kulki, a gdy miał 9 lat, dźgnął swoją koleżankę nożyczkami. Za to został zgodnie z zaleceniem terapeuty umieszczony w szpitalu psychiatrycznym na 3 miesiące. Pobyt w szpitalu nie poprawił jego stanu, a wręcz go pogorszył. Do problemów z agresją dołączyła obsesja na punkcie seksu. Matka bała się go do tego stopnia, że zamykała na noc drzwi do swojej sypialni i do jego pokoju, bo Todd zaczął przychodzić do niej w nocy i ją podglądać. I do tego samego miał nakłaniać swoich młodszych przyrodnich braci. W tym czasie Regina rozwiodła się też z Karlem i jako że perspektywa bycia samej z problemowym dzieckiem zapewne ją przerosła, zgodziła się w końcu na przeprowadzkę Todda do jego ojca, do Tempy w Arizonie, czyli na drugim końcu kraju. Todd miał szansę, by zacząć wszystko od nowa. Nie miał już łatki tego chłopaka, którego lepiej unikać, który niszczy wszystko i terroryzuje swoich kolegów. I chociaż mieszkanie z ojcem było spełnieniem jego marzeń, to rzeczywistość nie okazała się taka, jak się spodziewał. William nie poświęcał synowi czasu. Prowadził swoją restaurację, a w wolnych chwilach umawiał się na randki. W czasie, który rzadko spędzał z synem, dzielił się z nim swoją pasją, a było to kolekcjonowanie broni palnej. Po prostu świetne hobby dla dziecka ze skłonnościami do agresji, o czym William świetnie wiedział, bo sam później oznajmił, że wściekłość była jedyną emocją, jaką okazywał jego syn.
Rozczarowany Todd chciał wrócić do matki, ale ona znalazła masę wymówek, by nie przyjąć go z powrotem. Wszystko to było prostą drogą do tragedii, która wydarzyła się 25 listopada 1986 roku. 15-letni wtedy Todd dał upust swojej frustracji. Poszedł do swojej 14-letniej sąsiadki, w której się podkochiwał. Wywabił ją z domu pod pozorem tego, że czeka na nią jej chłopak. Zagroził jej bronią i zaciągnął do swojego domu. Tam związał, zakneblował, wykorzystał seksualnie i zagroził, że jeśli komuś o tym powie, wróci i zabije całą jej rodzinę. Po tym wszystkim, jakby nigdy nic, odprowadził ją do domu. Ta dziewczynka nie zamierzała jednak milczeć i kilka godzin później Todd został aresztowany. Tłumaczył się, że zrobił to, bo był zły na swojego ojca. Przeprowadzone na zlecenie policji badanie psychiatryczne wykazało, że ma problemy emocjonalne, ale nie jest to związane z żadną chorobą psychiczną. Do tego jest on ponadprzeciętnie inteligentny. Ani matka, ani ojciec nie odwiedzili go w areszcie. Sąd wydał zgodę na to, żeby Todd odpowiadał za swoje przestępstwa jako dorosły. Sędzia oświadczył, że już mając 9 lat był impulsywny, wybuchowy, przesiąknięty seksualnym zepsuciem i do tej pory nie zmienił się. Nadal jest agresywny w stosunku do innych, niszczy cudzą własność od czasów szkolnych. Todd zgodził się na ugodę. Przyjął wyrok 15 lat bezwzględnego więzienia, jedynie za porwanie i napaść. Zaś zarzut gwałtu odrzucono, ale za to został wpisany na listę przestępców seksualnych. W więzieniu spędził 14 lat. Nie wiadomo dlaczego, zwolniono go wcześniej. Rok w tą czy w tamtą, oj tam, co za różnica, prawda? Jeszcze w więzieniu skończył studia i uzyskał dyplom z informatyki i po wyjściu na wolność i powrocie do Spartanburga, czyli do miasta swojej matki, w 2001 roku pracował jako grafik. Potem studiował zarządzanie biznesem i w 2006 roku uzyskał licencję agenta pośrednictwa handlu nieruchomościami. Założył swoją firmę, która rozrastała się w błyskawicznym tempie. Stworzył sobie fałszywe CV i zataił kryminalną przeszłość, a jako że był przystojny i bezpośredni w relacjach z ludźmi, nikt nie podejrzewał, że to tylko maska. Osoby, które miały z nim styczność, uważały go za profesjonalistę, nie przywiązując uwagi do znaków ostrzegawczych, takich jak opowiadanie o swojej kolekcji broni, podteksty seksualne w stosunku do kobiet i tym podobne. Jego współpracownicy wiedzieli nawet, że w swoim biurze w godzinach pracy oglądał pornografię, ale jakoś nikt się tym nie przejmował. Ciekawostką jest też to, że gdy tylko te wszystkie informacje wyszły na jaw, jego matka Regina wystąpiła w telewizji, gdzie broniła swojego syna, tłumacząc, że nie jest on żadnym potworem, a jedynie biednym, niezrozumianym człowiekiem. Miała wyjaśnienia dla wszystkich jego zbrodni, zapewne usłyszał nad niego samego. Poczwórne morderstwo w Superbike Motors? No cóż, zasłużyli na to, by byli niemili. Wyśmiewali Todda za to, że nie umie jeździć na motorze. Zabójstwo Megan i Johnny'ego? Przecież to byli przestępcy. Dobrze się stało, że się ich pozbył i powinien dostać za to nagrodę. Charlie Carver miał po prostu zbyt cwaną gębę. Incydent w szkole z nożyczkami? Ojejku, jejku, przecież nie wbił ich tej dziewczynce tak głęboko. No po prostu matka roku. Todd Koleb został uznany 26 marca 2017 roku za winnego postawionych mu zarzutów, a mianowicie zabicia 7 osób, 2 porwań i napaści seksualnej. Wyrok to 7-krotne dożywocie bezwzględnego więzienia. Czy zabił więcej osób? Na razie nic na ten temat nie wiadomo. Jego posiadłość została przeszukana i nie ujawniono tam więcej ciał. Zaś sam Koleb też póki co milczy, być może w obawie przed karą śmierci. Jaka jest szansa na to, że ze swoimi skłonnościami faktycznie nikogo nie skrzywdził, przynajmniej od momentu zabójstw w Superbike Motors do zabicia Megan, czyli przez 12 lat? Zwłaszcza, że nie miał ustalonego sposobu działania i mógł teoretycznie przez ten okres być w wielu miejscach i zrobić wiele rzeczy. Kayla Brown jest przekonana, że to, co jej opowiedział, jest prawdą, zaś jego matka zapytana o to, czy wie, ile naprawdę osób zamordował Todd, miała odpowiedzieć: masz za mało palców, żeby to policzyć. Zbrodnie popełnione przez Kolepa są przerażające, ale dla mnie równie przerażające jest to, że prawdopodobnie można je było powstrzymać. Historia tego bezwzględnego mordercy to także historia zaniedbań i błędów tzw. systemowych, a w rzeczywistości błędów ludzi, którzy dla tego systemu pracowali. Począwszy od rodziców, którzy nie tylko nie zapewnili swojemu synowi opieki, ale też zaniedbali go i dopuścili do nadużyć względem niego, poprzez przedstawicieli tak zwanych instytucji wspierających wychowanie, jak nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wreszcie policja
sąd i służby więzienne. Wygląda na to, że wszyscy tutaj popełnili pewne, powiedzmy, niedociągnięcia. Już od najmłodszych lat Todd Kolb dawał oznaki, że coś w tej rodzinie jest nie tak, że coś jest z nim nie w porządku. Najpierw był nieposłuszny, potem był agresywny i jakoś żadnego z nauczycieli nie popchnęło to do tego, aby zainteresować się tym, w jakich warunkach jest on wychowywany. Dopiero gdy zaczął stwarzać zagrożenie dla zdrowia i dla życia innych dzieci, podjęto pewne kroki, bo już po prostu nie było innego wyjścia. Ale zamiast zbadać jego dom, jego środowisko, jego otoczenie, sprawdzić, czy jego skłonności do przemocy nie wywodzą się właśnie stamtąd, uznano, że to on sam jest problemem i umieszczono go w zakładzie zamkniętym. W zakładzie tym odpowiedniej pomocy prawdopodobnie nie otrzymał, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że po wyjściu ze szpitala był jeszcze bardziej agresywny, jego stan ewidentnie się pogorszył. I co dalej? Kolb został przekazany swojemu ojcu, który nie tylko się nim nie zaopiekował, ponieważ przez większość czasu zostawił go samego sobie, to jeszcze rozbudził te jego skłonności do przemocy, zapoznając go z bronią, a także prawdopodobnie z materiałami wybuchowymi, z tym, jak je można wytworzyć i jak ich używać. I gdy doszło do tragedii, do której po prostu musiało dojść przy takim postępowaniu dorosłych wobec tego dziecka, a później wobec nastolatka, wymiar sprawiedliwości znów obwinił Kolepa, oświadczając, że ten nastolatek jest po prostu zły i zepsuty z natury. Oczywiście nie było to dalekie od prawdy i jak najbardziej należało go ukarać za przestępstwo, które popełnił, ale słowa sędziego wydały mi się nieco szokujące. Ale z drugiej strony, gdyby tak jednoznacznie nie osądził tego 15-latka wtedy, musiałby uznać, że to właśnie system, który on sam reprezentuje, zawiódł Kolepa, nie udzielając mu odpowiedniej pomocy i wsparcia wtedy, kiedy go potrzebował i wtedy, kiedy jeszcze można go było w jakiś sposób zawrócić z tej drogi destrukcji. I tak oto, jako młodzieniec, w zasadzie jako dziecko, Kolb trafił do więzienia i to jest wyjątkowo interesujące, że po wyjściu stamtąd, zresztą o rok wcześniej, a więc kolejny tutaj błąd, zaniedbanie ze strony systemu, doskonale odnalazł się na wolności, co jest naprawdę zaskakujące, ponieważ wcześniej zupełnie nie potrafił dostosować się do życia w społeczeństwie, a ten okres wchodzenia w dorosłość, dojrzewiania, stawiania pierwszych kroków w samodzielności, spędził od tego społeczeństwa odseparowany w takim zupełnie innym świecie. Większość ludzi w takiej sytuacji ma ogromne problemy z normalnym funkcjonowaniem, znalezieniem pracy itd., a Kolb na pozór radził sobie doskonale. Stanowił, jakby się wydawało, doskonały przykład resocjalizacji. Jak się później okazało, wcale tak nie było. Zupełnie tak, jakby nauczył się w międzyczasie ukrywać te swoje skłonności, maskować je, stając się jeszcze większym zagrożeniem dla innych. Dokonał poczwórnego zabójstwa i już wtedy można było go złapać, ale seria zaniedbań i skandalicznych pomyłek z zamianą próbek DNA ofiar włącznie sprawiła, że mógł poczuć się bezkarny. A przecież wystarczyło, że zaangażowani w tę sprawę śledczy wypełniliby swoje obowiązki. Przepytali wszystkich klientów, a już to, że jedna osoba z tej listy zgłosiła się na policję w kontekście związków z tą firmą Superbikes, powinno tym bardziej naprowadzić ich na trop, na ślad mordercy. Gdy Kolb uprowadził pierwszą parę, zapewne zaniechano takich szeroko zakrojonych poszukiwań, uznając, że ta dwójka uciekła od problemów i po prostu imprezuje sobie gdzieś tam w głębi kraju, bo gdyby wniknięto w tę sprawę głębiej, gdyby sprawdzono przeszłość Kolepa, jego powiązania z jedną z ofiar, słowem, gdyby zajęto się tą sprawą tak jak należy, to prawdopodobnie odkryto by, co się tak naprawdę wydarzyło. W przypadku zaś drugiej pary, to aż 2 miesiące zajęło policji wyśledzenia Kolepa i udało się to tylko dlatego, że poczuł on się tak pewnie, że wykorzystał telefon swojej ofiary do tego, aby umieszczać posty na jej Facebooku. Gdyby tego nie zrobił, prawdopodobnie nie odkryto by, co się tak naprawdę stało.
Kiedyś słyszałam, że w podobnych sytuacjach policja w Stanach Zjednoczonych pierwsze co robi, to sprawdza, czy w okolicy, gdzie wydarzyło się jakieś przestępstwo, jakieś tajemnicze zaginięcie, nie mieszkają jacyś przestępcy, jacyś byli przestępcy, byli osadzeni. Dlaczego w tym przypadku tak się nie stało? Dlaczego nie namierzono Kolepa? Czyżby ta maska odnoszącego sukcesy młodego biznesmena tak doskonale działała, że odsuwała od niego wszelkie możliwe podejrzenia? Nie wiem, jakie były przyczyny tego wszystkiego. Czy Kolep miał w istocie ogromnego pecha na początku swojego życia, a później swego rodzaju szczęście, że jego sprawami zajmowali się ludzie, nie zaangażowani w swoją pracę, niedouczeni, leniwi albo po prostu ludzie z przypadku, czy po prostu wystąpiły tutaj jakieś takie dziwne, przypadkowe ciągi zdarzeń. O ile ten okres młodzieńczy Kolepa można jakoś tłumaczyć tym, że działo się to w latach 70. i że wtedy podejście do wychowania, do rozwoju dziecka, ogólnie do psychologii, do psychiatrii było zupełnie inne, o tyle to, co działo się potem, to już czasy jak najbardziej współczesne i może nam to uświadomić, jak ważne jest to, aby te stanowiska, od których zależy nasze bezpieczeństwo, zajmowali ludzie nie tylko dobrze przeszkoleni, ale też odpowiedzialni i profesjonalni. O ile w każdej pracy zdarzają się pomyłki, zdarzają się pracownicy mniej lub bardziej sumienni, czy po prostu różne nieprzewidziane okoliczności i problemy, o tyle pomylenie na przykład sosu do pizzy, a pomylenie próbek DNA w sprawie o morderstwo, to są rzeczy nieporównywalne, a odnoszę wrażenie, że w tej pierwszej sprawie pracownik może spotkać się z dużo większymi konsekwencjami niż w tej drugiej. Pozostaje jeszcze kwestia tych recenzji na platformie Amazon. Otóż od kilku lat godzimy się z tym, że jesteśmy w sieci śledzeni i że jest to dla naszego bezpieczeństwa. I ja, słysząc o tym bezpieczeństwie, wyobrażam sobie to w taki sposób, że to monitorowanie naszej działalności w internecie jest po to, że właśnie gdy ktoś kupuje broń, dużo tej broni, kupuje jakieś akcesoria do broni, kupuje militaria i tak dalej i zamieszcza jeszcze do tego publicznie komentarze w stylu, że ten nóż świetnie się nadaje do tego, aby kogoś zadźgać, albo ten szpadel jest idealny do pochowania zwłok, to wtedy taka osoba jest namierzana, jest dyskretnie sprawdzana, czy nie jest przypadkiem jakimś byłym przestępcą, czy w okolicy jej zamieszkania nie ma jakichś dziwnych zaginięć, czy jakichś dziwnych aktów przemocy. No, że tak ogólnie wzbudzi to zainteresowanie jakichś służb, które sprawdzą, czy jest to po prostu jakiś zwykły żartowniś, czy może warto by się temu wszystkiemu jakoś głębiej przyjrzeć. A tymczasem okazuje się, że to raczej chyba tak nie działa. Podejrzewam, że to monitorowanie miało wręcz na celu ułatwienie algorytmom Amazona po prostu podsyłanie Kolepowi produktów, którymi prawdopodobnie mógł być zainteresowany, tak? I które prawdopodobnie mógł kupić, na przykład może pałka teleskopowa, może jakaś kamizelka kuloodporna, albo jakiś super nowoczesny nóż myśliwski w promocji. To jest bardzo interesujące, zwłaszcza w kontekście tego, że jeżeli jakaś osoba napisze albo powie w sieci coś, co nie jest w zgodzie z taką, powiedzmy, powszechnie przyjętą narracją w dziedzinie polityki, nauki i paru jeszcze innych rzeczy, to nie ma problemu z namierzeniem tego kogoś, usunięciem treści, jakie zamieszcza, czy zablokowaniem go na jego kontach społecznościowych. Ale także są też inne sposoby, inne formy wdrażane do karcenia tej osoby już poza internetem. To jest, myślę, dość interesujące, także jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat tej sprawy, bo w moim odczuciu to właśnie system, a właściwie nieudolność i brak zaangażowania urzędników stworzył w tym przypadku przestępcę. A kwestia ochrony nas, zwykłych ludzi za pomocą monitorowania internetu, chyba jest przeze mnie, być może przez nas, mylnie rozumiana, bo najwidoczniej nie chodzi tutaj o ochronę przed tymi, którzy realnie mogą zrobić komuś krzywdę, którzy realnie stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia, dla naszego życia, a raczej przed tymi, którzy po prostu myślą wielowymiarowo i poszukują prawdy na własną rękę.
Jeżeli macie czas i ochotę, napiszcie proszę w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. A teraz już żegnam się z Wami serdecznie i mam nadzieję do następnego razu.